Dzisiaj mija rok od ostatniej gali, podczas której wręczono kołobrzeskie koniki. W tym roku ze względu na COVID-19 gali nie będzie, ale nagrody zostaną przyznane. Szukamy osób, szukamy organizacji, szukamy stowarzyszeń, szukamy tych, którzy szczególnie zasłużyli się dla naszego miasta i mieszkańców, dla jego rozwoju, dla jego promocji, albo odnieśli jakiś sukces o zasięgu ponad regionalnym. Termin składania takich zgłoszeń mija 29 stycznia. Można je kierować mailowo na adres p.zupaniec@um.kolobrzeg.pl. Nasze biuro również pomaga tutaj, jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania, telefonicznie pod numerem telefonu 690 009 705. Tradycyjnie zgłoszenie mogą składać organizacje, stowarzyszenia, a także każdy mieszkaniec Kołobrzegu. W tym roku nie trzeba zbierać podpisów poparcia, trzeba natomiast uzasadnić swój wybór. Żeby były po prostu wyjaśnione powody, dla których ta osoba zasługuje na tę nagrodę. Nagrody będą dwie, jedna przyznana przez prezydent miasta, druga kapitułę dziennikarzy. Laureatów możemy poznać w pierwszy weekend lutego, jednak w związku z pandemią termin może być jeszcze zmieniony.